27 kwietnia, ale w zimowej aurze otwarto po przebudowie niemal 8-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej Piotrów-Kazawackie. Wszyscy podkreślają, że to bardzo ważna droga. Bardzo ważna droga ze względu zwłaszcza na to, że łączy już całkowicie w nowoczesny sposób, w takim standardzie, na którym nam zależy, dwa ważne miasta powiatu strzeleckiego, czyli same Strzelce Opolskie, z Zawadzkim, czyli z drugim miastem, w którym rozwija się również przemysł, którym są inwestorzy, których chcielibyśmy skomunikować z autostradą A4. Zawadzkie, Strzelce Opolskie, Ujazd, tereny przy autostradzie A4 to miejsca, gdzie jest sporo inwestycji. Zawadzkie było do tej pory nieco na peryferiach. Dziś połączono je z pozostałymi terenami w standardzie europejskim. To jest kolejny etap tej inwestycji. Wcześniej od strony Strzelec droga była przebudowana we wcześniejszych latach. Natomiast ten bardzo długi odcinek umożliwił nam ostatecznie skomunikowanie z miejscowością Zawadzkie. To była stosunkowo standardowa budowa. Wydawała się budową bardzo prostą pod warunkiem, pogoda, że tak powiem, ułatwiła, nie utrudniła nam maksymalnie, jak się tylko dało, pracę na tej budowie. Przebudowa kosztowała ponad 20 milionów złotych. W dużej części została sfinansowana z funduszy unijnych. Przy okazji odbioru przebudowanego odcinka posadzono kilkanaście drzew przy nowym parkingu usytuowanym przy tej drodze.